Mam dla Pana pytanie, które bardzo często zadają nam plantatorzy rzepaku. Kiedy najlepiej wykonać Pana zdaniem analizę na zawartość azotu mineralnego w glebie? Pytanie jest i proste, i trudne. No właśnie. Dlaczego? Bo tak jak tutaj wcześniej wspomniałem, no, czy w jednym wzorze, który pokazywałem, który został wypracowany między innymi w naszej katedrze, czy też we wzorze, który pojawił się w rozporządzeniu dotyczącym stosowania nawozów azotowych, ten azot mineralny znajduje się w centralnym miejscu i to jest podstawa wyliczenia tutaj zapotrzebowania na nawozy. Natomiast proszę Państwa, no, trzeba mieć świadomość, że między innymi zgodnie z tym, co tutaj powiedziałem, rzepak wymaga właściwego zaopatrzenia w azot od samego początku i bardzo często tutaj wznowienia wiosennej wegetacji i bardzo często my musimy aplikować wcześniej te nawozy azotowe, zanim ten rzepak, ten azot będzie chciał pobierać w dużych ilościach. Tutaj wcześniej powiedziałem, że do początku kwitnienia powinno być zrealizowane około 70% potrzeb pokarmowych rzepaku. Często to nie jest 1 maja, tylko to już jest, proszę Państwa, 20, czasami 15 kwietnia, czyli widzimy, że ta dynamika pobierania jest dosyć intensywna i żeby zapewnić tą dynamikę, musimy wcześniej zaaplikować. Dlaczego? Bo efektywne pobieranie będzie wówczas, jeśli, proszę Państwa, po przeprowadzonym nawożeniu będzie odpowiednia ilość opadów, które nie tylko rozpuszczają te nawozy, ale przede wszystkim wpływają na to, że ten azot jest, proszę Państwa, przemieszczany w głąb, gdzie znajduje się system korzeniowy tej rośliny. Stąd też jest duża trudność. Dlaczego? Bo jeśli patrząc chociażby z punktu widzenia roku poprzedniego, to moglibyśmy powiedzieć, jaka trudność, praktycznie zimy nie było i można było tutaj przed tym 15 lutego, czy końcem stycznia, czy w połowie stycznia, czy początkiem lutego pobrać te gleby i następnie dostarczyć do laboratorium i, proszę Państwa, korzystać z tych wyników. Oczywiście pod warunkiem, że laboratorium zrobi to na czas i do tego 15 lutego w roku poprzednim, czy nie wiadomo jak będzie w tym roku, tak jak tu wspominałem wcześniej, do 1 marca będziemy mieli wyniki. Natomiast problem bardzo często jest taki, że z jednej strony mamy problem w takich warunkach wjechać w pole, żeby pobrać tutaj te próby. Następnie w innej sytuacji, jeśli mamy zimę, gleba jest zamarznięta i widzimy, że już są takie problemy techniczne, żeby tutaj w ogóle się wkręcić i pobrać te próby do analizy. A bardzo często kolejny problem polega też na zwykłej logistyce, że my się wyrobimy, proszę Państwa, dostarczymy próby do analizy, ale niestety, proszę Państwa, ten wynik ze stacji chemiczno-rolniczej czy innego laboratorium, oczywiście te możliwości tutaj tych jednostek też są określone i od razu nie są w stanie, proszę Państwa, tych wyników nam dostarczyć. Stąd też rodzi się pytanie, czy można takie próby pobrać wcześniej, czy to w okresie późnej jesieni, czy nawet wczesnej zimy, jeśli ta gleba nie jest zamarznięta i bazować na tych wynikach. Oczywiście będzie to w pewnym stopniu rozwiązanie, ale trzeba mieć też świadomość, że jeśli zima będzie łagodna i, proszę Państwa, z dużą ilością opadów, to ta ilość azotu w glebie może się zmienić, szczególnie tej formy azotanowej, która jest bardziej mobilna, która jest podatna na wymywanie, ale mimo wszystko jest to jakieś rozwiązanie. Natomiast, proszę Państwa, no oczywiście optymalnym terminem byłby ten termin zbliżony do terminu wysiewu nawozów i w idealnym układzie powinno to zostać pobrane do tygodnia wcześniej, także w momencie aplikacji, oczywiście zgodnie z tymi terminami, które zostały tutaj wyznaczone, powinniśmy mieć już wynik do dyspozycji. Azot powinniśmy zanalizować, jak tu wcześniej mówiłem, do głębokości 90 cm. Co prawda w rozporządzeniu jest podana wartość 60 cm, no ale mimo wszystko będę tutaj cały czas się trzymał tej wartości 90 cm i później odpowiednio tutaj podstawić do wzoru i wyliczyć zapotrzebowanie rośliny. Kiedy 60 cm? No w tym roku może być taka sytuacja, że tak jak tu wspomniałem, w niektórych województwach, czy chociażby na Kujawach, czy w województwach południowych, szczególnie na tych ciężkich glebach, mamy bardzo płytko tutaj jesienią ukorzeniony rzepak, no to wówczas nie robimy tego do 90 cm, bo jeśli nie ma tutaj w tej dolnej warstwie systemu korzeniowego, no to w tym momencie, proszę Państwa, no będzie problem, żeby ten azot roślina mogła pobrać i skorzystać. Dziękuję bardzo.